za nami kawał porządnej rywalizacji, co zresztą też widać po mojej głowie. Emocji było naprawdę bardzo dużo i to zarówno na tym prawdziwym torze, jak i na wirtualnym. I jeden tor, i drugi tor dały sporo frajdy, sporo wrażeń. Mi się podobały oba rodzaje fanów, aczkolwiek wydaje mi się, że więcej takiego zacięcia i takiej walki jednak było w wirtualu na F1 2018. Większe prędkości w końcu. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to faktycznie widać ten postęp, jeśli chodzi o samochody, że jest trochę trudniej niż w zeszłorocznej edycji, jest trochę szybciej, plus oczywiście to halo, które się pojawia, tak, czyli ten pałąk cały z tym pionowym słupem przed oczami, jest dość taki irytujący dla gracza. Można go oczywiście zdjąć wirtualnie, no ale wówczas nie mamy tej pełnej symulacji. Ta metodyka poprawienia czasów na F1 2018 i to, ile to wymaga jeszcze uwagi i skupienia i szukania tego czasu w tych zakrętach i nowej linii hamowania, jest po prostu no, fantastyczną zabawą.